momencie, kiedy wynosi nas do góry, musimy wejść swoją nogą między jego nogę. Próbuj wynosić, już jest problem. Tutaj pamiętajcie, żeby się oswobodzić z tego, też można próbować wejść tu, ale trzeba uważać na głowę, bo może przyjść do ruszenia tylnego. Więc śmiało. O, no już. Wchodzę tu. Uwaga, cały ciężar ciała idzie do tyłu. I możemy sobie. Jest. Hop. Wchodzę tu i tu i podnosisz. Raz, dwa. Proszę spojrzeć. Ten nacisk na nogę tutaj jest bardzo istotny. I wynosimy. Hop. Jest noga. Kontrola. Idę dalej. Noga kontrolowana. I spróbujmy sobie zrobić kontrola lekka. I uwaga. Chwytam po to, żeby on nie poszedł do góry. I żeby nie przeszedł do chwytu do duszenia. Wchodzę. I rzucę go raz. Kręcam biodro. I uwaga. Wychodzę. Kroczę. Idę dalej. Albo ta noga. O. Dobra. Popchnę. Jedziemy. Wchodzę w dół. Mam nogę. Kręcam się w tą nogą. Jest kontrola nad nogą. Tuż mogę zrobić wszystko. Hop. Czyli nie staramy się spinać. Szarpać. Wyczynie. Nie bardzo. Prowadzi ktoś pijanego kolegę do domu? Wszyscy kiwają głową. Czyli zrobimy pijanego kolegę. Podobnie jest jak jest chwyt pod. Ta sama zasada, czyli wydech, wejście, op. Widzę już jest w tą stronę. Pojedziemy tą. Spróbujmy sobie to ćwiczenie zrobić. Czyli wchodzę, tak mi się. I już nie, mogę tu być jeszcze szyja. Co było? Pokażę jeszcze bardzo dokładnie. Patrzcie. Wchodzę i tylko się spodziewam na mój jakiś. Bija się w jego pachwinę. Nawet by było duszenie, to jest dopięcie. Próbujemy.